Panie Przewodniczący, ja zanim zaczniemy, chciałem złożyć ustny wniosek o uzupełnienie z porządku sesji o punkt 3. Interpelacja i zapytania. Dobrze. Zaczynamy. Czyli jeszcze raz. Dzień dobry Państwu. Otwieram 38. sesję 8. kadencji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Przeczytam może porządek obrad. Podjęcie uchwał na wniosek burmistrza Rabki-Zdroju. I tak, podpunkt pierwszy. W sprawie upoważnienia burmistrza Rabki-Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie i przyjęcie do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Rabka-Zdrój w ramach programu priorytetowego Klimatyczne uzdrowiska. Część druga. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych. Podpunkt drugi. W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021, to jest 74. projekt uchwały, i w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka-Zdrój. Punkt trzeci. Zamknięcie sesji. Wpłynął wniosek radnego pana Jana Kwatyry o rozszerzenie porządku obrad. W związku z tym, że jest to sesja zwołana przez burmistrza, zwracam się do pana burmistrza, czy wyraża zgodę na rozszerzenie. Czyli tutaj w związku z tym, że pan burmistrz wyraża zgodę na rozszerzenie, chciałbym przegłosować ten wniosek. Czyli będziemy głosować, a jeszcze zanim przejdziemy do głosowania, chciałbym też sprawdzić obecność radnych, kto jest fizycznie, a kto będzie zdalnie. I tak, pan Marek Ciepliński. Jestem. Jest obecny zdalnie. Pani Małgorzata Choim. Ale jest jakiś rok. Nie ma. Pani Katarzyna Karkula obecna. Pani Aleksandra Koper obecna. Pan Dariusz Krzysztof obecny. Pan Jan Kwatyra jest. Pan Jacek Latawiec. Obecny. Zdalnie. Pani Dorota Majerczyk. Jestem. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Piotr Tak. Jest. Pan Paweł Rogowiec. Jestem. Pan Robert Skipiała. Jestem. Pan Michał Skowron. Obecny. Dzień dobry. Pani Józefa Śmietana. Obecna. Pan Rafał Wójtowicz. Obecny. I pan Piotr Żółtek, również obecny. Także, jeden radny nieobecny, 14 radnych obecnych, czyli możemy podejmować uchwały, kworum jest. Przechodzimy do przegłosowania wniosku o rozszerzenie porządku obrad 38. sesji 8. kadencji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju o punkt, to będzie trzeci interpelacje i wnioski radnych. I tak, pan Marek Ciepliński. Jestem za. Pani Małgorzata Choim, nieobecna. Pani Katarzyna Karkula. Jestem za. Pani Aleksandra Koper. Jestem za. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem za. Pan Jan Kwatyra. Jestem za. Pan Jacek Latawiec. Jestem za. Pani Dorota Majerczyk. Jestem za. Pan Piotr Ptak. Za. Pan Paweł Rogowiec. Jestem za. Pan Robert Skipiała. Za. Pan Michał Skowron. Panie Michale. Jestem za. Dziękuję. Pani Józefa Śmietana. Pan Rafał Wójtowicz. Jestem za. I Żółtek Piotr za. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Jeden głos wstrzymujący się, 13 głosów za. I wniosek pana radnego przechodzi. I w punkcie trzecim wprowadzamy interpelacje i wnioski radnych. Przechodzimy do porządku obrad.
Podjęcie uchwały na wniosek burmistrza Rabki Zdroju w sprawie upoważnienia burmistrza Rabki Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie i przyjęcie do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Rabka Zdrój w ramach programu priorytetowego Kluczowe klimatyczne uzdrowiska. Część druga, wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy uzdrowiskowych. Tutaj zapytam panią przewodniczącą jeszcze, był omawiany ten... Na dzisiejszej komisji budżetowej. Projekt został zaakceptowany pozytywnie 4 głosami przy 2 wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. Poproszę pana burmistrza o przedstawienie projektu uchwały. Może pani działa. Powie o tym projekcie. Chodź, tu ja ci sobie miejsce. O tym zajmuje się pani działa. Dzień dobry. Projekt uchwały dotyczy upoważnienia burmistrza do złożenia wniosku. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska uruchomił taki kompletnie odrębny, specjalnie skierowany do uzdrowisk program priorytetowy. Między innymi jedno z działań wspieranie efektywności energetycznej. W ramach tego działania można zdobyć dofinansowanie, gmina uzdrowiskowa może zdobyć dofinansowanie na poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Dofinansowanie jest w wysokości 70%. Bardzo fajny program, dlatego że skierowany typowo do uzdrowisk, więc mamy bardzo duże szanse te pieniądze pozyskać. Planowane są tutaj termomodernizacje 5 budynków. Między innymi mamy szkołę podstawową numer 1, szkołę podstawową w Rdzawce, przedszkole w Chabówce, budynki należące do nas na bazie na ulicy Podhaleńskiej i na Kilińskiego, które są wykorzystywane obecnie przez zakłady komunalne. W ramach audytów, które część już jest opracowana, a część kończy się opracowywać, będzie wykonana wymiana okien, tych, które audytor wskazał, że muszą być wymienione, bo nie spełniają parametrów. Ocieplenie stropów, oświetlenie, fotowoltaika, termomodernizacja ścian też tam, gdzie to jest niezbędne, wymiana pieców. W szkole podstawowej numer 1 są piece gazowe, ale będą wymienione na te energooszczędne. No a w Chabówce i w Rdzawce na razie nie mamy gazówki, ale będziemy montować właśnie. Termin realizacji termomodernizacji planujemy wstępnie do końca przyszłego roku. Szanowni radni, to są dokumenty, które wpłynęły do nas w ciągu ostatniego miesiąca, także nie są to sprawy, które są znane nam dużo wcześniej. Natomiast decyzja zapadła w zasadzie w ciągu tego ostatniego miesiąca, że gminy uzdrowiskowe mogą starać się o te środki i stąd między innymi właśnie prosiłem, żeby została zwołana ta sesja, żeby można było właśnie tą uchwałę przyjąć i te dokumenty poskładać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś do tej uchwały ma jakieś pytania? Nieznane kwoty. Kwota dofinansowania to 70%, o którym pani Wiola mówiła, to jest 4 200 000, natomiast środki, które musielibyśmy wyłożyć z naszego budżetu, to 1 800 000. Dziękuję. Jeszcze ktoś jakieś pytania ma? Ja mam pytanie tutaj jest termomodernizacja tych budynków szkoły jedynki i w Rdzawce, nie? Że to, tak, ale to miało być jakiegoś innego chyba programu, jeżeli dobrze się orientuję. Z norweskich środków. Tutaj jest w wieloletniej prognozie finansowej 2 825 zł, jeszcze tam jakieś grosze. To co, z tego rezygnujemy i przechodzimy na inne środki, czy po prostu jak to wygląda? Bo... Jak Państwo pamiętacie, w tamtym roku mówiliśmy, że przygotowaliśmy właśnie do tak zwanych funduszy norweskich ten wniosek,
Natomiast okazało się, że w wyniku pandemii najpierw było przesunięcie na koniec listopada ubiegłego roku, później była decyzja, że do końca marca tego roku będzie decyzja w sprawie ewentualnie tych środków. Natomiast dzisiaj wiemy, że raczej nie będzie tych środków. Znaczy w ogóle nie wiemy, bo jest 85% otrzymaliśmy punktu, czyli wniosek został pozytywnie oceniony, bo taką informację do urzędu żeśmy dostali, ale... Czy jeszcze ktoś z Państwa ma pytania w sprawie? Chciałam tylko zapytać jeszcze o taką sytuację. Dlaczego ze wskazaniem te szkoły i te przedszkola? Czy to było jakoś, co było brane pod uwagę? Może ja powiem, bo jeździliśmy z Panią audytorką. Jeszcze jeździliśmy wcześniej, zanim złożyliśmy ten wniosek poprzedni. Wtedy były robione te dwa wstępne audyty. Objeździliśmy wszystkie szkoły i wszystkie przedszkola tutaj z terenu gminy. I to pani audytorka nam doradziła te szkoły, które jakby mają szansę uzyskać największy ten efekt ekologiczny. Bo też w tych projektach jest tak, że efekt ekologiczny musi być, tutaj mamy minimum 30% oszczędności musi być. Więc ona wtedy nam doradziła te dwie najgorsze, w najgorszym stanie szkoły, które dawały najlepszy efekt, to właśnie była jedynka i rdzawka. Dlatego wtedy je złożyliśmy do tych środków norweskich. A że teraz jest szansa na większe pieniądze, no więc jeszcze dołożyliśmy przedszkole w Chabówce, no i te pozostałe budynki. Także to jest ze względu właśnie z porady pani audytorki. Chciałbym dodać, że jeżeli chodzi o przedszkole w Chabówce, to jest to o tyle istotne, że ministerstwo, jak pamiętacie Państwo, mówiło o ocieplaniu naszych budynków, między innymi ciepłem z wnętrza ziemi. I geolog, główny geolog kraju zaakceptował między innymi przedszkole w Chabówce, ale warunek jest, że my jako gmina musimy go docieplić. Czyli tam byłby zrobiony ten odwiert do ogrzewania przedszkola, ale gmina musi docieplić ten budynek. Akurat, a czemu najgorszy efekt w rdzawce w szkole? Ta pani to powiedziała, że ona została zakwalifikowana. Co tam w tej szkole? Tylko to było brane pod uwagę? Nie. Tam też są do wymiany wszystkie okna, te głównie na sali gimnastycznej. Pani powiedziała, że te okna są tak rozszczelnione, że one po prostu bardzo duże straty ciepła są tam, także one są wszystkie do wymiany. To nie tylko chodzi o źródło ciepła, tylko ogólnie o wszystko. Tak, no, tak. Ta sala nie wiadomo ile lat nie ma, przecież była budowana, nie? No ale wie pan, wtedy kiedy to były montowane te okna, to no tak samo w Chabówce pani powiedziała, że okna były niedawno montowane, a tego współczynnika przenikalności nie spełniają, który teraz jest. Tylko te okna i ten spalanie, no węgiel to mogę uwierzyć. Tylko te okna. No węgiel bardzo duże mają zużycie węgla, bo jako jedyni chyba u nas w gminie płacą ten koszt użytkowania środowiska, co do Urzędu Marszałkowskiego się płaci, więc to na pewno. Tak jak mówię, wszystko to był całokształt. Myśmy się doradzali audytorki, które budynki włożyć, żeby ten efekt uzyskać. No bo bez tego efektu to w ogóle nie ma sensu składać wniosku, bo od razu zostaniemy z automatem. Mam pytanie, a szkoła dwójka jest na tip-top, jak to ja mówię, czy to została pominięta? No widocznie nie miała aż takich parametrów złych, żeby była ogrzewanie, tak. I piece i wszystko przy sali gimnastycznej. Pani dyrektor mówiła, że była termomodernizacja, więc nie ma tam żadnych rzeczy. A można jakąś notatkę z tego zobaczyć? Notatki nie mamy spisanej, ale ja nie mam spisanej, są audyty. Ten, który jest przygotowany właśnie jako audyt. Tak, audyty mamy przygotowane na szkołę. Ale chciałbym mieć dokument opinii tej pani, co to wystawia, że akurat zakwalifikowała. Troszkę był. To musielibyśmy dopiero wystąpić. Tak. Dobrze, dziękuję. Czy jeszcze ktoś jakieś pytania?
Wobec tego przechodzimy do głosowania nad wnioskiem w sprawie upoważnienia burmistrza do złożenia wniosku o dofinansowanie i przyjęcie do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Rawka-Zdrój w ramach programu priorytetowego klimatyczne uzdrowiska. Część druga, wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych. I to jest numer 73, projekt uchwały. I tak, pan Marek Ciepliński. Panie Marku. Panie Marku. No nic, wrócimy jeszcze do pana. Pani Małgorzata Choim jest obecna. Jest, jest. Przepraszam bardzo, jak to jest? Nie jest zalegowana, pani może głosować? Proszę pokazać, z którego paragrafu i czytam, ostatnio to samo. Jest. Nie może głosować, bo nie jest zalegowana. A nie telefon i prywatne rozgrywanie tam. Czyli proszę mi pokazać jeżeli, na tą chwilę, czy jest jeżeli, zgodne z tym. No to sprawdzę. Czy jest? Nie, ale panie Pawle, liczy się zalogowanie, tak? Zaraz nam prawnik wyjaśni. No i będziemy. A nie to, że robimy co chcemy. Na sesję jest tu propozycja, aby pani mogła zalogować się na sesję w ten link, co pani otrzymała. Dobrze, przechodzimy dalej do głosowania. Pani Katarzyna Karkula? Dobrze, pani Katarzyna Karkula jest przeciw. Pani Aleksandra Koper? Jestem przeciw. Pan Dariusz Krzysztof? Przeciw. Pan Jan Fatyra? Za. Pan Jacek Latawiec? Jestem za. Pani Dorota Majerczyk? Jestem za. Pan Piotr Ptak? Pan Paweł Rogowiec? Pan Robert Skipiała? Za. Pan Michał Skowron? Panie Michale? Pani Józefa Śmietana? Jestem za. Pan Rafał Wójtowicz? Jestem za. Piotr Żółtek? Jest za. Marek tam napisał, że jest przeciw. Pan Marek Ciepliński jest przeciw. Dobrze. Jeszcze. I kogoś jeszcze? A pan to Michał Skowron. Pan Michał Skowron? Pana mi. Pan Michał się. Pan Michał się też. Pan Michał włącza. Panie Michale, jak nas pan słyszy, to niech pan chociaż napisze, czy jest pan za, czy jest pan przeciw. No, się jeszcze. Czyli nic, pana Michała nie mamy na chwilę obecną. Pani Małgorzaty też Choim na chwilę obecną nie mamy, tak? Jestem przeciw. Pan Marek Ciepliński jest przeciw? Tak, mhm, dobrze. Pani Małgorzaty Choim. Jest zalogowany. Jest zalogowany. Ale jeśli świeci, to znaczy, pan mikrofon, pisać, mikrofon. Że jest pan za, ale powiedzcie mi jedno tak, jak wy prowadzicie sesję, żeby pani potem się dzwoni do tego, ten se dzwoni do tego, żeby uzyskać, ale co, żeby uzyskać? Nie ma zakazu, ale jak nie ma zakazu, ale co, chcecie uzyskać? To jest wszystko w porządku? A co pan uważa, że to jest w porządku, że pan zagłosuje za środkami, które są zewnątrz przeciw, to jest uczciwe w stosunku do mieszkańców? Proszę nie krytykować radnego decyzji. Każdy ma prawo do głosowania. Sesja została, że tak powiem, otworzona zgodnie z prawem i w tym momencie trzymajmy się w tym momencie tak. Tego zasad, jakie obowiązują, a nie w trakcie dlatego, sesji. Dlatego się proponuję uciszyć emocje i tak. Pani Małgorzata jest? Proszę ponowić, nie, to przechodzimy dalej. Jest czy nie ma? Świeci się na niej. Dobra, świeci się. Jak zagłosowałem? Ale nie, nie, nic pani nie Małgorzata, pisze. Słyszy nas pani? Tak, słyszę. No to poprosimy. Słyszę.
Pani Małgorzata... W ogóle wylogowany jesteś. To jest śmiech. No ale inaczej, no też, ja też parę razy byłem zdalnie, łączyło mnie, rozłączało, no to tutaj... Pan Michał jest za. Pan Michowski. Próbuję jeszcze raz się rozłączyć. Jesteśmy na sesji i mamy tutaj taką informację. A pani Małgorzata, Choim? Tak, jestem. Jest i jest pani za. Jestem za. Jest cyk. To jest pięknie. Ale nie komentujmy swoich decyzji. Do skomentowania, bo widzę, że non stop pani coś do mnie... Chce mi coś pani powiedzieć? Proszę, słucham panią, bo jak pani... Nie. Ja teraz nie mówimy o ośrodkach, no mówimy o pani przymusie dzwonienia po radnej. Panie Przewodniczący, mogę odpowiedzieć? Poproszę, na razie nie. Z panem prawnikiem mamy też... Łukasz, jestem jedną, tam jest, jeszcze tam jest. Dobrze, dziękuję panu bardzo. Dziękuję panu bardzo. Poinformował, że nic nie ma do określonych warunków, w jakim formie. Zdalnie. Kwestia jest później taka, że jeżeli na przykład dana osoba nie byłaby tą daną osobą i ona by napisała skargę, że po prostu ktoś za nim się podszywał i głosował, to wówczas mogą być po prostu problemy. Natomiast nie jest to określone, nic jest przepisane. Musi być zalogowana przez portal, czy w jakiejkolwiek innej formie może głosować, oddać swój głos. Ale to, co pani miała, to jest, załóżmy, wyborowy link do głosowania, że on jest zabezpieczony. Ale no to jest, ale jest też taka, dobrze, ale... Wie pan, co ten link generalnie... No, nie, to dokładnie, mamy, przekończymy. Dobrze. Bo nie będziemy się faktoryzować na zasadzie, co jest i jak. Uważam, że stan na otwarcie sesji się powinien liczyć. Stan na otwarcie sesji, a nie w trakcie sesji dzwonienie i szukanie. Pani, ale proszę, nie komentujmy się nawzajem. 10 głosów za, 5 głosów przeciw, nikt się nie wstrzymał. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, z czego część zdalnie. Dobrze, przechodzimy w takim razie do punktu drugiego. W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021. Pani, oddam głos może pani skarbnik, tak? Szanowni radni, projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok zakłada zwiększenie dochodów o kwotę 3 miliony złotych, zwiększenie wydatków o kwotę 3 miliony 120 tysięcy złotych, zwiększenie deficytu o kwotę 120 tysięcy złotych i zwiększenie przychodów o kwotę 120 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o szczegółowe zmiany w projekcie zmian w budżecie, to do budżetu została wprowadzona kwota po stronie dochodów w wysokości 3 miliony złotych. Są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na objęcie udziału w spółce SIM Małopolska. Do spółki tej gmina przystąpiła na sesję 15 lipca. To 3 miliony mamy również odzwierciedlenie po stronie wydatkowej. Oprócz tego w zmianie w planie wydatków mamy następujące. Ściągamy kwotę z zadania przebudowa chodnika w Ponicach. Jest to kwota 119 tysięcy złotych 632 złote z przeznaczeniem na przebudowę drogi ulica Zgody. Wprowadzamy do budżetu w rozdziale 616 drogi gminne kwotę 370 tysięcy złotych z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych. Wprowadzonych jest 14 zadań. Jest to wymaga później, jeżeli chcemy składać środki o dofinansowanie z Polskiego Ładu, jest potrzebne, ażeby każda droga miała już opracowaną dokumentację. Do budżetu zostały wprowadzone następujące drogi. Przebudowa drogi ulica Bystra, przebudowa drogi ulica Gorczańska, przebudowa drogi ulica Garncarska, Miśkowcówka, Ogrodowa, Nowy Świat,
ulica Kręta, ulica Słoneczna, ulica Wiejska, ulica Zagórzan, ulica Zakopiańska, ulica Traczykówka, ulica Sołtysia Dolina, droga gmina Sołtysia Dolina i przebudowa drogi gminnej Chabówka-Skawa. Daje nam to kwotę 370 tysięcy. Środki pochodzą z zakupu gruntów, które na początku mieliśmy zaplanowane jako środki własne na zakup gruntu przy ulicy Orkana. Później gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej. Wprowadzone zostały one do budżetu, a teraz środki własne uwalniamy, przeznaczamy na dokumentację. Wprowadzamy również do budżetu kwotę 120 tysięcy złotych na zadanie modernizacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rabce Zdroju. Środki te pochodzą z wolnych środków z poprzedniego roku. Tyle zmian. Jeżeli są jakieś pytania, no to będę odpowiadać. Poproszę o pytania do pani skarbnik. Ja. Proszę. Nie do pana skarbnika, bardziej do pana burmistrza. Mam pewne wątpliwości. W związku z przystąpieniem gminy Rabki Zdrój do spółki społecznej inicjatywy mieszkaniowej, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania. Jakie jest planowane całkowity koszt inwestycji? Jak wiadomo, z budżetu państwa można otrzymać maksymalnie do 10% wartości inwestycji, nie więcej jednak niż 3 miliony złotych. Skąd będzie pochodzić pozostałe 90% pieniędzy na pokrycie kosztów całej inwestycji? Czy wartość działki, która ma stanowić aport do spółki, jest wystarczająca do objęcia wszystkich wymaganych udziałów w spółce? Czy trzeba będzie dopłacić? A jeżeli tak, to ile? I w jaki sposób gmina zamierza wywiązać się z obowiązku pokrycia aportu? Trzeba mieć także świadomość, że od wartości działki wniesionej aportem będziemy musieli odprowadzić 23% VAT-u. Z tego, co mi wiadomo, pieniądze te mają pochodzić z kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Jednak kredyt wymaga poręczenia, którego będzie musiała udzielić gmina. Będzie to kolejny element podwyższający i tak przy wysoki wskaźnik zadłużenia gminy. Na jakich zasadach, w jakiej wysokości i na jak długo gmina musi udzielać poręczenia bankowego? Jaka jest umowa spółki SIM? Ile gmina objęła udziałów? Jaka jest wartość udziałów? W jaki sposób jest pokrywana strata, w jaki sposób dzielony zysk spółki. Na jakich zasadach będą kwalifikowane osoby do zakwaterowane objęte programem? Czy jedynym kryterium będzie dochód kandydata, czy będzie brany pod uwagę fakt, czy osoba ubiegająca się o mieszkanie jest mieszkańcem gminy Rabki Zdrój oraz gdzie się rozlicza podatkowo? Co z osobami z terenu gminy, które pracują na przykład w Wiedniu? Osoby te teoretycznie nie mają dochodu, ale mają pieniądze. Czy osoby na przykład z Krakowa będące członkami SIM będą mogły zakupić takie mieszkanie i je podnajmować? Działka położona na ulicy Kilińskiego, która jest bezpośrednim sąsiedztwie fabryki domów, tej nowo powstającej, istnieje obawa, że właściciele mieszkań za jakiś czas będą uskarżać się na przykład na hałas i wywierać nacisk na samorząd, aby fabrykę zamknąć, pozbawiając gminę wpływów z podatków, jak już niejednokrotnie pokazało to życie w wielu miejscach w kraju. Czy zostało to wzięte pod uwagę? Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione niejasności, proszę radnych zamierzających głosować za przyjęciem tej uchwały o rozważenie decyzji, na skutek której zadłużą gminę na dziesięciolecia na dziesiątki milionów złotych na zupełnie niejasnych zasadach i budując mieszkanie, które de facto nie będą własnością gminy. Gdyby to były, jak mówiła wcześniej pani burmistrz, mieszkania komunalne dla tych osób, które miałyby być przekwaterowane z budynków komunalnych, między innymi tych w parku, które z kolei miałyby być wyremontowane i stanowić nową wartość, to miałoby jakiś sens. Tymczasem inwestujemy samorządowe pieniądze w mieszkania komercyjne, nad którymi nie będziemy mieć żadnej kontroli. Gmina będzie miała do powiedzenia tylko tyle, ile będzie miała udział w spółce SIM. Na poprzedniej sesji rady zdecydowali, aby gmina przystąpiła do spółki SIM. Jednak przystępując do spółki, trzeba wpierw przeczytać umowę, która określa warunki, na jakie przystępujemy do spółki. Czy ktoś z radnych widział umowę spółki, z której wynika, na jakich zasadach gmina przystąpiła do spółki, ile objęła udziałów i o jakiej wartości? Jak dzielimy wynik finansowy? Nikt nic nie wie, ale głosowaliście za. Gdyby to były wasze własne pieniądze, nie dostalibyście odpowiedzi na powyższe pytania, to jestem pewny, że nie przystąpilibyście do takiej spółki. To jest tak w formie interpelacji. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni,
Z panem radnym też już rozmawiałem o tym wcześniej, bo mówił o tych wątpliwościach jak najbardziej. Pani burmistrz tu mówiła, że faktycznie, że kto tam był na poprzedniej sesji, miał możliwość też usłyszenia odpowiedzi na część tych pytań. Ale proszę mi wierzyć, że to nie jest tak, że tylko radny ma wątpliwości, bo każdy z nas ma pewne wątpliwości. Natomiast uważam, że jeżeli jest szansa, że możemy na to pozyskać pieniądze, powinniśmy to zrobić. Co do finansowania, wygląda to mniej więcej w ten sposób. Tak jak tu pan radny powiedział tak, że gmina musi dać na to działkę, natomiast jeżeli nie ma własnej działki, a można pozyskać z Krajowego Zasobu Nieruchomości, może to uczynić. No u nas takiej możliwości nie ma. Natomiast mamy własną działkę i tak jak radny tu powiedział, owszem, będziemy musieli jeszcze od tego odprowadzić podatek VAT. Jak najbardziej. Takie są założenia. Następna kwestia, dotacja tak zwana bezzwrotna, którą możemy uzyskać z Banku Gospodarstwa Krajowego, wynosi 35% planowanej inwestycji. Możemy również uzyskać to, co radny tutaj miał wątpliwości, pożyczkę na pozostałą część zaplanowanej inwestycji. Nie gmina, tylko spółka. I właśnie nie jest to w ten sposób, że te zobowiązania przechodzą na gminę, bo pani skarbnik też tych rzeczy pilnuje i zwraca uwagę, za co też jestem jej wdzięczny, bo czasami jest tak, że jest pewien pomysł i do niego się zapalamy, ale ktoś musi nad tym czuwać i to trzeba przeanalizować całościowo. I pani skarbnik też zwracała na to uwagę i też pytałem właśnie o to, jak to wygląda. Więc wygląda to w ten sposób, że jeżeli ta nowo powstała spółka pozyska środki i na część tej inwestycji uzyska również kredyt, to gwarancją jest nie budżet miasta, tylko ta nowa spółka, która powstaje, która ma własne środki, bo na dzień dzisiejszy te 3 miliony już mamy, te 35% planowanej inwestycji, na które możemy pozyskać środki bezzwrotne, no i pozostałe środki, które będą właśnie konieczne później do zwrotu. Natomiast jeżeli te mieszkania powstaną, to ci młodzi ludzie, którzy będą mogli to mieszkanie pozyskać, będą przecież płacić czynsze tak samo i z tego między innymi będzie spłacane to zobowiązanie. Pan radny tu zadał pytanie, myślę, że słuszne pytanie, dotyczące w jaki sposób, kto ewentualnie to mieszkanie będzie mógł otrzymać, czyli żeby nie było sytuacji takiej, że gmina poczyni działania czy starania, żeby takie mieszkanie powstały, a zostaną wykupione na przykład te mieszkania przez osoby, które albo nie mieszkają na terenie naszej gminy, albo są w stanie udowodnić, że nie posiadają nic i tak jak tu radny mówi, przykładowo pracują w Wiedniu, a tutaj nie mają nic i kupią sobie takie mieszkanie. Powiem tak, regulamin do tego ustala Rada Miasta i proszę Państwa, i mówię od razu, że liczę na to też, że Rada Miasta będzie w stanie w tym swoim regulaminie zapewnić, zabezpieczyć i przyjąć taki regulamin, który będzie dawał tą możliwość, że oczywiście nie będzie sprzeczny z ustawą, bo to jest następna sprawa, że te mieszkania, które będą ci młodzi ludzie najbardziej potrzebować właśnie u nas, że to oni te mieszkania otrzymają. Więc na to liczę również, że w tym regulaminie to się znajdzie. Co do ewentualnie tych młodych ludzi, założenie jest takie, że jest grupa młodych ludzi, których na dzień dzisiejszy po prostu nie stać ani na kredyt, bo tego kredytu nie otrzymają, ale chcą mieć mieszkanie, gdzie mogliby mieszkać. I tutaj jest również w tym zapis, że oni powinni mieć ten wkład minimum 10%. Czyli gdybyśmy założyli, że takie mieszkanie, załóżmy, jest warte, nie wiem, 250-300 tysięcy, to te 10% to jest kwota 30 tysięcy. Więc tyle podejrzewam, że ewentualnie ci młodzi ludzie byliby w stanie tych środków, mówiąc krótko, zdobyć. Bo tutaj
ewentualnie jest to również ten wkład finansowy tych młodych ludzi do tego ewentualnego mieszkania. Natomiast chcę powiedzieć, że tak jak tu radny też ma wątpliwości, podejrzewam, że państwo też i pani skarbnik też, żeśmy o tym rozmawiali naprawdę wiele razy i te wątpliwości też były, że kredyt nie będzie absolutnie zaciągany na gminę, tylko na spółkę. Natomiast my jako gmina będziemy mieli również swojego przedstawiciela, który będzie nad tym czuwał. I proszę również pamiętać, że to nie jest tak, że w nieskończoność ta spółka będzie zarządzała tymi mieszkaniami, bo może być sytuacja taka, że w pewnym momencie gmina podejmie decyzję, że chciałaby z tej spółki wystąpić i przekazać to własnemu zakładowi i ma taką możliwość. Nie wiem, bo pani Wiola wyszła, albo Wiola, chyba, że pani burmistrz wyszła, jeszcze, żeby wydrukować czy ja coś... wszystkie umowy i to wszystko, żebyście mogli zobaczyć. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, można się z tym szczegółowo jeszcze zapoznać. Pan Jan Popyra? Bo mam nadzieję, że starałem się odpowiedzieć na wszystkie te rzeczy. Nie wiem, czy ja pana wątpliwości, panie radny, rozwiałem. Natomiast to cieszę się, że chociaż częściowo. Natomiast no proszę mi wierzyć, nas na dzień dzisiejszy, nas jako gminy samej nie stać na to, żebyśmy zaproponowali coś takiego tym młodym ludziom. Natomiast jest szansa, pewności nie ma, ale szansa jest, że może część tych młodych ludzi też zatrzymamy w naszej gminie. To jeszcze to, co pan burmistrz. Ja może tak kilka takich uwag. Pierwsza, włączony mam. Pani burmistrz, może dobrze by było nie komentować więcej refleksji na temat naszej nieobecności, że tak powiem, na tej ostatniej sesji. Bo to, że byliśmy, to był tego jakiś powód, jakaś przyczyna. Że część radnych zareagowała tak, jak zareagowała. Uważam, że jako radni mamy prawo do wypowiedzenia choćby nawet i głupoty. Bez, że tak powiem, jakiegokolwiek komentarza. Mówię tego typu komentarza, bo jeżeli jest to merytoryczne odniesienie do wypowiedzi i przedstawienie kontrargumentów, jak najbardziej, na tym polega dyskusja. Więc w związku z tym to jest taka moja delikatna uwaga. Tu w całej rozciągłości zgadzam się z tym, co przed chwileczką przeczytał tutaj kolega radny. Ja ze swojej strony jeszcze takich kilka też uwag mam. Właściwie jedna taka zasadnicza, że jeżeli województwo małopolskie składa się z tych 19 powiatów, 3 ziemskich powiatów, 182 gmin. Nasuwa się pytanie, dlaczego tylko 17 gmin do tego przystąpiło. Z tego by wynikało, że nie jest to jakiś taki super atrakcyjny i rewelacyjny, że tak powiem, pomysł. Że no, cieszy się akurat tylko takim odzewem. No, to jest takie pytanie, które nasuwa się no, przede wszystkim od zaraz. Istnieje jeszcze wiele innych kwestii, które gdyby pewne rzeczy biegły normalnym tokiem, gdyby pewne rzeczy, że tak powiem, w normalnym trybie, w normalnych terminach były nam dostarczone, można się by się było zapoznać. Uważam, że możemy rozmawiać całkiem poważnie na te tematy. Natomiast stało się, jak się stało. Ja mam tyle. Ale jeżeli można od razu do tego. Bo pan radny zadał pytanie, że mamy 182 gminy, a przystępuje kilkanaście gmin. Ale proszę zwrócić uwagę, jakbyście państwo przeanalizowali, zwrócili uwagę na tak zwane TBS-y. Proszę zwrócić uwagę, że miasto Nowy Targ na przykład kończy budowanie takich mieszkań trochę w innej formule. Natomiast teraz powstała taka formuła i niektóre, bo jest powiedziane, że nawet te, które były w formie TBS-ów, że mogą również
teraz przystąpić do tej formuły SIM-u. Natomiast nasza gmina tego nie zrobiła nigdy. Chcemy podjąć takie wyzwanie i jeżeli nawet tak jak te TBS-y wcześniej budowano właśnie te mieszkania dla mieszkańców, gminy to robiły, to chcemy to kontynuować, ale już nie ma TBS-ów, jest tylko ten SIM właśnie, czyli ta społeczna inicjatywa mieszkaniowa i chcemy podjąć tą próbę. Wiecie Państwo, ja też mam niektóre wątpliwości, ale uważam osobiście, że powinniśmy tą próbę podjąć i że powinniśmy spróbować takie mieszkania u nas wybudować. Pan Jan jeszcze zapytał między innymi, czemu tak krótkim czasie. No niestety, mówiąc krótko, czas nas, że tak powiem, po części gonił i to było spowodowane tym, ale absolutnie, absolutnie niczym innym. Tym właśnie, że chcieliśmy, żeby się zmieścić, żeby można było właśnie w ramach tego SIM-u wspólnie z innymi samorządami przystąpić i żebyśmy mogli podjąć to wyzwanie i spróbować te mieszkania wybudować. Panie Robercie, dziękuję. Proszę Państwa, na terenie miasta gminy nie powstało 30 lat nic dla mieszkańców odnośnie budownictwa. Pierwszy ruch w tym kierunku, co powstało coś? No nie, to powiedzcie mi. Jedynie na Zakopiańskiej nowe osiedle powstało. Co? Na Zakopiańskiej. Co powstało? No nowe osiedle powstało. Proszę pana, prywatne przecież. Nie mów pan o prywatnym. Ja mówimy odnośnie gmina, co zrobiła w tym kierunku. Przez 30 lat od strony gminy nie było nic zrobione. Natomiast co mam, jaką uwagę mam do tego? Jestem dwiema rękami popieram, bo kto by nie zamieszkał, będzie tu żył, pracował i tak dalej. Natomiast druga, to tylko tu pan kolega tak mnie troszeczkę, jakby powiedzieć, no tak, bo ma powstać tam podobno obok fabryka domów czy coś. I to może być rzeczywiście problem w przyszłości, proszę Państwa. Nad tym się trzeba zastanowić, jak to rozwiązać. Czy zrobimy ekrany, czy co, bo będzie ten problem tu, co pan, tak, na 100%. A tak jestem dwiema rękami za tym. Dziękuję. O, dziękuję. To, o czym pan mówi, nawiązując do tego właśnie, o czym wspominał pan radny, że będzie tam miejsce, gdzie będą budowane domy, to powiem tak, przy tym całym projektowaniu przecież my tak samo możemy uwzględnić między innymi nasadzenia zieleni, bo to również jak najbardziej możemy zrobić i uwzględnimy. Natomiast co do to, o czym pan powiedział jako mieszkaniach, jest powiedziane, że w tych mieszkaniach tak zwany czynsz ma być godziwy. I jest on tam określony w tej ustawie, jakie to mogą być kwoty i czego jakich kwot nie mogą przekroczyć. I proszę mi wierzyć, że jeżeli powstanie ta spółka i wybuduje te mieszkania, to będzie jeden z warunków. My tych kwot przekroczyć nie możemy absolutnie, bo tam jest to w miarę określone. Natomiast to, co pan Robert powiedział, że nie powstały mieszkania, no one powstały, ale komercyjnie faktycznie, ale nie wszystkich na te mieszkania stać. I stąd między innymi jest ten pomysł, żeby właśnie tworzyć te SIM-y i żeby budować właśnie mieszkania z udziałem gminy między innymi. Dziękuję bardzo. Pan Paweł? To znaczy, z tego co pamiętam, zależało nam na tym, żeby wyprowadzić z tych budynków, starych budynków, które mają wartość bardziej historyczną, z tych mieszkańców, tworząc dla nich jakieś mieszkania gdzieś, na które by ich było stać. Podejrzewam, że te osoby nie wyjdą z tych budynków. Budujemy mieszkania dla osób, jak pan burmistrz często podkreśla, młodych ludzi. Chciałbym zapytać, czy ktoś badał tutaj w Rabce rynek, ile takich osób jest zainteresowanych takimi mieszkańcami, takimi mieszkaniami.
I druga sprawa, część godziwy, to znaczy kto będzie resztę dopłacał? Bo w tych mieszkaniach socjalnych, które teraz są, no też mają czynsz godziwy, ale przy tych budynkach się nic nie robi. Ja mam tyle. No jeżeli można. Jeżeli chodzi o te budynki zabytkowe, to tutaj mamy dość duże ciśnienie ze strony konserwatora, żebyśmy w ogóle wyprowadzili z tych budynków lokatorów, że tak jak to powiedział konserwator, że te budynki bardzo niszczeją, że są eksploatowane zbyt mocno i to powoduje bardzo szybką degradację tej substancji drewnianej. Natomiast nad tymi mieszkańcami jak najbardziej myślimy, ale to jest zupełnie inna forma niż to, co jest akurat to, co pojawiło się w tym SIM-ie. Mówię w kategoriach właśnie takich, że żeby te mieszkania powstały głównie z myślą o ludziach młodych. Natomiast to, o czym pan radny mówił, był tu kiedyś na komisji chyba kierownik naszego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i też między innymi o tym mówił i jak najbardziej on przygotowuje pewne i materiały, i dokumenty i na pewno przyjdzie z tym również na sesję czy komisję, przyjdzie do radnych z tym i przedstawi tą propozycję, bo jak najbardziej siedzi nad tym i myślę, że to będzie przygotowane. Natomiast co do tych kwot, to proszę pamiętać, że ustalanie wysokości czynszu jest między innymi warunkowane tym, jaki jest stopień zużycia tego budynku. I to są bardzo różne kwoty, jeżeli chodzi o te nasze, bo mówimy teraz o tych naszych obiektach, które mamy, tak? Jeżeli chodzi o te obiekty, to tak jak powiedział kierownik ZGM-u, mamy chyba od 8,50 do złoty 29, w zależności od stopnia zużycia za metr kwadratowy. I takie to są kwoty na dzień dzisiejszy. Ja mam tylko takie pytanie, bo pani skarbnik powiedziała, że zwiększenie, czytam, w rozdziale 70.005 zwiększenie planu dochodów majątku o kwotę 3 miliony, to jest wprowadzenie środków z Krajowego Zasobu Nieruchomości. Czy ja mogę prosić pisemny dowód na to, że faktycznie myśmy te środki otrzymali, mamy te środki, czy to są nasze środki, które są włożone do budżetu? Chciałabym po prostu mieć formę pisemną, to jest jeszcze nawet mój wniosek, zapytania, które złożę też do pana burmistrza, ale składam na razie ustne. Dziękuję. Ale złożę wniosek i jak coś to bardzo proszę o pisemną. Szanowni radni, to o co pyta pani radna, to gdyby nie było tej poprzedniej uchwały, właśnie tej poprzedniej sesji, to nie byłoby takiej możliwości, żebym ja o te środki mógł wystąpić właśnie o tą kwotę 3 miliony złotych. I teraz, kiedy te środki do nas wpłynęły, to w tym momencie właśnie możemy dokonać tej zmiany w budżecie, żeby te środki, tą kwotę 3 miliony złotych przeznaczyć właśnie między innymi na... Ja przepraszam panie burmistrzu, pan mówi, że wczoraj dostaliśmy środki, a myśmy materiały dostali 5 dni temu, czyli 5 dni temu nie mieliśmy tych środków. Czyli to jakby pan swoje środki założył? Nie. Proszę mi powiedzieć. Pani skarbnik, proszę powiedzieć. Nieruchomości, że ta operacja została przekazana do Banku Gospodarstwa Krajowego i środki zostaną i wpłyną do budżetu. I wczoraj wpłynęły, bo to nie jest od razu, że... A przecież w budżecie nie zakładamy od razu swoich środków. To był plan. Nie przekazywane były jeszcze nigdzie środki dalej. A na dzień dzisiejszy już są w planie, już są na koncie, więc jeżeli gdzie akt notarialny, przystąpimy do spółki, podpiszemy, będzie wiadomo, ile udziałów obejmujemy, wtedy dopiero zostaną przekazane. Dziękuję pani skarbnik. Ja bym poprosiła, jak gdyby cały czas mówię o tym jednym, będę powtarzać. Proszę o pisemne dowody na to wszystko. Dziękuję uprzejmie. Wyciągnij z banku pani. Czy ktoś z radnych jeszcze chce zabrać głos? Ja jestem. Proszę bardzo. Tutaj wracając do tej uchwały wcześniejszej, że to jest, czyli upoważnienie pana burmistrza do złożenia wniosku, czyli pan burmistrz dopiero będzie składał wniosek, tak? Nie.
złożył wniosek, o którym mówi, na który wpłynęły pieniądze po tamtej sesji, czyli te 3 miliony złotych, które są, to było upoważnienie pana burmistrza do złożenia wniosku o te środki, które wpłynęły. Ale ja mówię tutaj o do tego programu poprawa efektywności i energetycznej budynku. A to o innej uchwale pan mówi, o tej pierwszej. Nie, ja mówię o tej uchwale tutaj, teraz. A o budżetowej ogólnie. Nie, ja o tej uchwale, którą żeśmy głosowali przed momentem. Tak. To jest dopiero złożenie wniosku, czyli tych środków jakby nie ma jeszcze. Wniosek mówimy może być odrzucony, tak? 4 milionach na termomodernizację. Zgadza się, ale wniosek może być jeszcze odrzucony. Może być odrzucony. No, zgadza się. I teraz tak, mamy tutaj termomodernizacja budynków szkolnych na terenie gminy. Jest to wieloletniej prognozie finansowej. To z którego wniosku rezygnujemy, z którego korzystamy? Z którego pierwszego dostaniemy z tego... Można składać w dwa miejsca te same inwestycje i tą samą inwestycję? Tak, można. A co będzie wtedy, jak przydzielamy tu? To jest kwestia podpisania umowy. Jeżeli nie podpiszemy umowy z którymś z tych wniosków, to nie realizujemy. Korzystniejszy oczywiście jest norweski, bo jest 85% dofinansowania i tu nie ma o czym mówić. Natomiast jeżeli nie dostaniemy tam, no to składamy, dajemy sobie alternatywę, bo jest kolejna możliwość pozyskania środków. Pani burmistrz mówiła, że tutaj no jakby te środki zostały przyznane, nie? Że, został pozytywnie oceniony wniosek dwoma ocenami, i formalną, i finansową, przeszedł pozytywnie. Uzyskaliśmy 85 punktów i taką informację dostaliśmy z funduszy norweskich. Ja mam mikrofon. Natomiast nie ma listy ostatecznie, kto te środki dostał. Czy po prostu mimo tych pozytywnych ocen dostaniemy te pieniądze, czy nie. No bo było bardzo dużo wnioskodawców, więc nie wiemy, czy Norwegowie przydzielą te środki dla Polski i będą rozdysponowane, czy nie. Dlatego korzystamy z alternatywy, jaką jest pozyskanie środków z kolejnego projektu. Dla gmin, tak. No możesz tylko choć. A jeszcze może jak ja bym mogła teraz... Jeszcze coś pan pyta mnie? Nie, dziękuję. Z radni jeszcze mają jakieś pytania w sprawie tego projektu uchwały? Nie. Pani burmistrz, stricte do tej uchwały. Tak, stricte do tej uchwały. Ja odniosę się do tego SIM-u i dlaczego tylko te 15 gmin. Dlatego, że jest to program pilotażowy i naprawdę kosztowało nas to bardzo dużo zabiegów i nie muszę mówić jakich, żebyśmy się tam dostali. Zabiegaliśmy o to od ponad roku czasu, niestety takiej możliwości nie było. I nie jesteśmy gminą jedyną, która chciałaby do tego SIM-u przystąpić. Uważam, że to jest duża szansa dla gminy. I to, co powiedziałam, w pierwszej kolejności Rada decyduje, kto był na ostatniej sesji. To nie było złośliwe, to była tylko uwaga taka, że mieliśmy konferencję bezpośrednio z przedstawicielem, który jakby koordynuje to wszystko i można było zadać bardzo szczegółowe pytania. Omówił umowę punkt po punkcie i byłoby Państwu jasno przekazane i nie trzeba byłoby mieć takich wątpliwości, bo myślę, że to zostało wyjaśnione. I żeby to było też jasno powiedziane. Jest to przede wszystkim dla mieszkańców, których nie stać na kredyt. I mogą sobie takie mieszkanie wykupić, wkładając 10% wkładu własnego, bo taka jest propozycja, jeżeli chodzi o finansowanie. 35% oprócz tych 3 milionów, które żeśmy dostali dzisiaj, to jest dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego, żadna pożyczka. Kwota, jaką będzie spółka, bo już w tym momencie mówimy o spółce, jeżeli Państwo dacie burmistrzowi pozytywną akceptację tego programu, będzie mógł podpisać akt notarialny powołujący spółkę, do której przystępujemy. I to, co powiedziała Pani Wiola, tu zostaną w tym momencie określone udziały gminy, jakie gmina będzie miała, ilość tych mieszkań. I w tym momencie, kiedy spółka zaczyna działać, przystępuje do przygotowania. Mamy tylko koncepcję. Trzeba przygotować pozwolenie na budowę, całą procedurę związaną z wybudowaniem tych mieszkań. I dopiero ostatnim elementem jest wybór osób, które te mieszkania dostaną. Wiedzą, jaką mamy sytuację,
i to, co powiedziałam kiedyś. Dla nas priorytetem jest wyprowadzenie mieszkańców z willi tych drewnianych, zabytkowych, żeby można było je remontować. I nie jest to tak, że są tam tylko osoby starsze, niedołężne, które nie mogą nabyć mieszkań. Są też tam osoby, które po prostu będą chciały wykupić te mieszkania na Kilińskiego, bo o tej lokalizacji mówimy. Kosztem gminy, to co pani skarbnik powiedziała, jest aport działki, czyli dajemy działkę i odprowadzamy od tego podatek 23% VAT-u. A mieszkania będą mogli spłacać po prostu z wynajmu, z czynszu, który będą mieli do zapłacenia. Tyle, jeżeli chodzi o... Dziękuję. Jeszcze Wiolka chciała uzupełnić, bo była na szkoleniu w tej sprawie. Jak mogłabym powiedzieć, to prezes tej spółki będzie typowany przez Krajowy Zasób Nieruchomości, czyli jednostkę utworzoną z ramienia rządowego, po to właśnie, żeby była to osoba konkretna, która będzie działać zgodnie ze wszystkimi zasadami, żeby to wszystko dobrze działało. Spółka nie będzie działała na chęć zysku. Wszystkie pieniądze, które będą płacone z czynszu, mają pokrywać koszty kredytu, który spółka zaciągnie na budowę tych mieszkań oraz koszty bieżących napraw, które będą podejmowane na obiektach. Dlatego też ten czynsz jest planowany w wysokości niskiej i przystępnej dla ludzi. Tak to jest po prostu zorganizowana cała procedura, przygotowana przez rząd tak naprawdę, żeby to wszystko było przystępne i skierowane do mieszkańców w najlepszej możliwej formie i po to, żeby też nie angażować środków gminy, tylko po prostu, żeby to samo się wszystko bilansowało z dotacją oczywiście z Banku Gospodarstwa Krajowego i dotacją na utworzenie spółki, tą, którą teraz dostajemy i dotacją, którą w wysokości 35% na budowę tych budynków. Reszta kosztów będzie pokrywana z kredytów, które spółka zaciągnie. Będzie to kredyt hipoteczny i z wpłat mieszkańców, którzy zechcą już na początku budowy partycypować w kosztach, co im pozwoli do 20-30 lat po wybudowaniu tych mieszkań przejąć je na własność. Dziękuję. Ma postać ta dotacja bonu mieszkaniowego dla tych mieszkańców? No tak, bo dotacja bonu mieszkaniowego to wszystko jest oczywiście przez rząd. Tak. Dziękuję bardzo. Można zabrać głos? Proszę bardzo. Ja mam pytanie, bo tutaj się mówi o wysokości czynszu. Ja bym się chciał dowiedzieć konkretną sumę tego czynszu, bo tutaj były wypowiedzi takie, że z czynszu będzie pokrywana spłata kredytu zaciągniętego przez spółkę. Na razie wysokość czynszu jest określona w ustawie, która w ogóle reguluje powstanie SIM-u i dofinansowanie jego działalności. Ona jest określona jako maksymalny czynsz, to jest 4% wartości odtworzeniowej nieruchomości na terenie danego województwa. Tą wartość odtworzeniową metra kwadratowego ustala wojewoda, który co roku ogłasza tą wartość. Tutaj, jak ostatnio była rozmowa właśnie na ostatniej sesji, wychodzi to około 800 zł za mieszkanie 50-metrowe, ale proszę poczekać, bo to jest wysokość, którą nakłada ustawa maksymalnie. Oczywiście wszystko zależy od tego, proszę Państwa, wszystko zależy od tego, ile będzie kosztowało. Ale tak jak powiedział Krajowy Zasób... Pozwólmy dokończyć pani tutaj, dobrze? Tak jak powiedział przedstawiciel Krajowego Zasobu Nieruchomości, to jest kwota określona w ustawie jako maksymalna, która nie może przekroczyć. Ale w związku z tym, że spółka nie działa na osiągnięcie zysku, i czynsz będzie ustalany zgodnie z wysokością wartości inwestycji, która ile będzie kosztowała ta inwestycja, ile będzie tego kredytu do spłacenia. Więc na dzień dzisiejszy nie da się dokładnie określić kwoty czynszu. Po prostu musi być wybudowany i wtedy dopiero będzie wiadomo, ile faktycznie ten czynsz będzie wynosił. To jest maksymalne określone w ustawie.
Zwykły wynajem jest ponad 1000. Mogę zabrać głos? Proszę bardzo. Czyli z tego tu wynika, że te mieszkania mają być dla osób, których nie stać wpłacać kredyt i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, jeżeli tu nawet by spadła ta kwota do 500 zł za 50 metrów kwadratowych, bo jeżeli tam wprowadzą się osoby, których nie stać wziąć kredyt, to ich nie będzie stać też na czynsz. Tu się jakaś pętla robi w tym momencie. Dosyć dużo, natomiast nie, znaczy są w stanie spłacać mieszkanie, natomiast nie są w stanie mieć na przykład jakiejś własnej hipoteki czy jakichś innych rzeczy, które żąda bank w celu zabezpieczenia kredytu. Mogę się odnieść do tego, panie burmistrzu, z wielkim szacunkiem, ale różne są banki. Jeżeli przedstawia się dochód nieudokumentowany, też banki, które biorą to pod uwagę, więc tutaj taka odpowiedź mnie w ogóle nie satysfakcjonuje w tym momencie. Kompletnie. Mam duże wątpliwości co do tego i mam kolejne pytanie. Czy te 3 miliony złotych, które wpłynęły do budżetu, to są celowe typowo pod tą firmę, żeby tam dać ten wkład? Czy można było je wykorzystać na inwestycje dla mieszkańców, które są w tej chwili pilniejsze? Bo ja rozumiem, że można budować, inwestować, ale są też inne priorytety, które powinny być w pierwszej kolejności tutaj robione. Remont dróg, o które radni tutaj zabiegają i to wszyscy zabiegamy jako radni o te drogi i mamy odpowiedzi, że nie ma pieniędzy. Łatanie ubytków na drogach. Ja otrzymuję odpowiedzi, jeżeli będą zabezpieczone pieniądze. Mieszkańcy czekają, jeździmy po ubytkach, a tutaj się planuje jakieś jeszcze duże inwestycje. Zróbmy jedno i zacznijmy drugie, bo nie mamy pieniędzy w budżecie, przecież pan sam burmistrz o tym doskonale wie i wszyscy zresztą wiemy, więc nie rozumiem, dlaczego nie zakończamy jednych etapów, a robimy drugie. Bo tutaj to, panie Marku, reasumując, zalewa, to są znaczone pieniądze, 3 miliony złotych. Nie skończyłem jeszcze rozmawiać i mam prawo teraz do wypowiedzi, bo to chodzi o też budżet, na którym teraz będziemy głosować. Proszę Państwa, mieszkańcy mają dziurawe drogi, są zalewani notorycznie. Burmistrz z tym w ogóle nic nie robi. Proste znaki nawet nie możemy się doprowadzić, które by zabezpieczyły dalsze uszkodzenie dróg. Do czego ta rabka dąży? Robimy inwestycje, jakieś mieszkania budujemy, gdzie nie byliśmy zapoznani ani z regulaminem, ani z żadnymi warunkami. Tutaj słyszę, że maksymalna suma ma być 800 zł. Tutaj ma być obliczona wartość budowy. Już wstępnie można sobie przekalkulować, czy te osoby, których nie stać w ogóle na zaciągnięcie kredytu, będzie stać na opłatę tego czynszu i mało tego, media dochodzą jeszcze, życie dochodzi. To o co tutaj chodzi? Jeżeli chodzi o pieniądze, o które pan pierwszy zapytał, 3 miliony złotych to są na konkretny cel, bo złożyliśmy wniosek, to co mówił pan burmistrz po ostatniej sesji, czyli zapotrzebowanie na tą kwotę i tylko była możliwość złożenia na to, czyli 3 miliony, jeżeli nie przystąpimy do budowy tych mieszkań, po prostu musimy z powrotem zwrócić do Ministerstwa Rozwoju Regionu. Jeżeli pan prześledzi dokładnie budżet, to zauważył pan 370 milionów, tak pani skarbnik, 370 tysięcy złotych, przepraszam, 370 tysięcy złotych w budżecie zaplanowano na przygotowanie dokumentacji dróg wszystkich na terenie Rabki. Pojawiła się możliwość złożenia wniosku, jak Państwo śledzicie pewnie telewizję, do Nowego Ładu do końca lipca, stąd też dzisiejsza sesja również na inwestycje drogowe, ale chcąc je realizować później, my musimy mieć dokumentację projektową, której niestety w gminie do tej pory nie było, więc zaplanowaliśmy 370 tysięcy na przygotowanie tej dokumentacji i ten wniosek do końca lipca składamy na wszystkie drogi, które mamy własność i mamy możliwość złożenia do Ładu Polskiego. Dziękuję. Ale my mówimy o dwóch różnych rzeczach. Ja o konkretnych, panie Marku. Ja bardzo konkretnie, bo ja mówię o drogach. Odniosłam się do wszystkich dróg, których pan wspomniał, że są złej jakości. Mamy tego świadomość.
Zaplanowaliśmy w budżecie, tak jak powiedziałam, 370 tysięcy na przygotowanie dokumentacji, żebyśmy je mogli później ewentualnie realizować, gdyby udało się nam pozyskać na to środki. A żebyśmy mogli je realizować, to musimy mieć dokumentację projektową. I konkretnie też odpowiedziałam, że 3 miliony, które przyszły z Ministerstwa Rozwoju Regionu, przyszły na konkretny cel, jakim jest budowa mieszkań. I nie możemy niestety przeznaczyć na żaden inny wydatek. Dziękuję pani burmistrz. Pani mogę się odnieść, chciała zabrać głos? Tak. Pani Aleksandra Gotko. Ja przepraszam, Marku. Chcesz skończyć? To proszę. Ja mogę. Tak, pani burmistrz, z wielkim szacunkiem, tutaj mówimy o inwestycji na dokumentację 370 tysięcy, ale proszę mi powiedzieć teraz, jeżeli przeznaczymy 370 tysięcy, tak jak pani burmistrz powiedziała pięknie, na większość dróg w Rabce i zrobimy na dokumentację i projekty, tak? No tak, no dokumentacja to projekt. To proszę mi powiedzieć, ile taki projekt jest ważny? 3 lata. Proszę mi powiedzieć, ile projekt jest 3 lata. Właśnie, 3 lata. Panie radny, 3 lata jest dokumentacja projektowa ważna. Właśnie. Ale realizacja jakiejkolwiek inwestycji na drodze, czyli nawet łatanie dziur i zrobienie nawet odwodnienia czy czegokolwiek, nie wydłuża jakby okres projektu, wpis do dziennika budowy. Ale to już mówimy o innych pieniądzach, pani burmistrz, i projektów nie trzeba robić na to, żeby załatać ubytek na drodze. To są dwie różne rzeczy. Ale pani burmistrz. Żeby utrzymać, panie Marku, żeby utrzymać, bo ja wiem, do czego pan zmierza, że w ciągu 3 lat może nie zdążymy wszystkich. Jeżeli dostaniemy środki, to zdążymy. Jeżeli nie dostaniemy, to też będziemy korzystać z innych środków i też będziemy się starać o pozyskanie takich pieniędzy na ten cel. Jeżeli nie mamy dokumentacji projektowej, a dobrze pan wie, że wykonać projekt to jest przynajmniej pół roku czasu przy dobrych wiatrach, bo dobrze pan wie, ile pan czekał na różne inwestycje, więc nie możemy sobie teraz pozwolić na to, że nie będziemy nic robić i nie będziemy mieć dokumentacji. A przedłużenie tych 3 lat to również jakakolwiek inwestycja na drodze wydłuża trwałość projektu. Ja, zobaczymy. Ja tu widzę co innego, pani burmistrz mówi co innego. Mieszkańcy nie mogą się doczekać na podstawowe rzeczy. A my tu mówimy o takich rzeczach. No, ale ludzie. Doczekał się pan z całym szacunkiem Tetmajera, doczekał się pan Kasprowicza, więc sukcesywnie musimy to robić. Mieszkańcy. Panie Marku, jesteśmy 2,5 roku tutaj tylko. Nie odrobimy zaległości sprzed 100 lat. Chcę się do tego odnieść. Pani burmistrz, to nie ja się doczekałem, tylko po pańcy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. To, że jest Tetmaja robiona, cieszę się, ale ja mówię ogólnie o inwestycjach Rabki dla innych radnych, dla mnie tak samo i tak dalej. My prosimy cały czas, co sesję notorycznie, większość radnych zgłasza wnioski. Proszę załatać ubytek na drodze. Proszę to, proszę tamto. No powiem szczerze, ile można czekać? No to dla mnie to jest niepoważna sprawa. Ja na przykład osobiście czekałem na załatanie ubytku. Od maja złożyłem wniosek, gdzie ubytek miał wielkość 10 cm, a w tej chwili ma ponad metr. Głębokość ma około 30 cm w dół. I to nie jest w tym momencie marnowanie pieniędzy podatników? Mało tego, chodzi o bezpieczeństwo tutaj na drogach. I to nie mówię o swojej nawet tubocznej Katkowicza. Jeżdżę wszędzie po Rabce. I każdy radny ma tutaj te problemy. Więc nie rozumiem takiego tłumaczenia właśnie. Ale musimy czekać i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję bardzo. Z całym szacunkiem. Środki, które są możliwe do pozyskania, nie zaspaliśmy gruszek w popiele i za każdym razem, jak pan widzi, składamy wnioski, tak zwane setynówki, czyli z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych dostajemy co roku 2, a rzadko się to zdarza, że inne gminy taki ten komfort mają. Więc jeżeli chodzi o same łatanie dziur, to gdyby były remontowane wcześniej, to takich dziur by nie było. Dla mnie to też jest przerażający stan dróg w Rabce, dlatego tak jak panu powiedziałam, zaczynamy od tego, żeby tą jakość dróg poprawić. Pojawił się nowy ład, który daje szansę nam złożenia wniosku do 31 lipca. Z tego korzystamy i po prostu to robimy. No, innych rzeczy nie jesteśmy w stanie zrobić. A budżet jakiej gminy jest, to pan dobrze wie. I wie pan, ile możemy tych dróg i całej reszty z tego zrobić. A wnioski składamy tam, gdzie jest możliwość pozyskania środków zewnętrznych, a nie tam, gdzie byśmy chcieli.
Dziękuję pani burmistrz. Pani, no my nie pani, pani Aleksandra Koper jeszcze chciała zapytać. Mam pytanie do pani burmistrz, bo tutaj stwierdziła pani Aleksandra Koper, proszę mi odpowiedzieć, co się stało tutaj z tym właśnie projektem złożonym na członka Skrojca. Przepraszam, że tak zapytam, ale pani burmistrz powiedziała, że tam były dwa projekty na Skrojca, na wiem, że COVID był. Czy ten projekt tutaj przepadł? Bo mam sprzeczne informacje. Chciałbym uzyskać teraz właśnie, tutaj panie, panie Marku, ale już tak odbiegamy od tematu sesji powoli. Ale przepraszam, bo nie było słychać. Na jakie drogi żeśmy złożyli wniosek? Jeszcze raz, jakby pan podobno był uprzejmy. Podobno był złożony przed pandemią Boczaka Sprowicza. Te wnioski, które były powodziówki, żadne nie był pozytywnie był rozpatrzony pozytywnie przez komisję, ale środków do tej pory minister nie przeznaczył ani wojewoda z racji tego, że była pandemia i na ten cel w tym momencie tych wniosków nie ma. Dobrze. Dziękuję. Pani Dziękuję bardzo. Jeszcze? Ja chciałabym wrócić do dyskusji nad projektem uchwały dotyczącej. Dobra, pakuj się, będziemy jechać powoli. Przepraszam, chciałam tylko zapytać, bo tak tu taki wyciągam wniosek z dyskusji, która tu jest, na sali się odbywa, że założenia wybudowania i wejścia w tą spółdzielnię tych budynków są przeznaczone dla mieszkańców, prawda? Powiedział pan też, że będzie rada uchwalać jak gdyby regulamin regulujący. Tu kolega Ptak w swojej interpelacji bardzo ładnie też zapytał, że jeżeli nie będzie chętnych mieszkańców, bo może się tak zdarzyć, wychodzi z dyskusji, że są biedne mamy społeczeństwo, czynsz 800 zł miesięcznie może być to na dzień dzisiejszy, nie wiemy co będzie za 3 lata, może wzrosnąć. Czy przewiduje pan w tym momencie puszczenie mieszkań na wolny rynek? Czy w regulaminie pan będzie gwarantował, że w tym momencie, jeżeli nie wykupimy tych mieszkań jako my mieszkańcy, czy ewentualnie jest możliwość, żeby na przykład kupował ktoś z zewnątrz? Bo w tym momencie kłóci mi się to z tym, że skoro jest tylko intencja pomocy budowy tych mieszkań dla powiedzmy tej średniej klasy, która będzie mogła sobie wykupić te mieszkania, no tak, żeby nikogo nie obrazić. No przepraszam, chcę tak powiedzieć delikatnie po prostu. Wiem o co chodzi. W każdym bądź razie chcę być delikatna, żeby nikogo nie obrazić. W związku z tym myślę, że założenia są też inne, że te mieszkania w pewnym momencie się okaże, że zainwestujemy, wybudujemy powiedzmy, mieszkania może kupi ileś tam osób z Rabki i zostaniemy z następnymi mieszkaniami. I co dalej? Tak jak mówię, czyli przewiduje pan w tym momencie, że na przykład pójdzie to na wolny rynek sprzedaż? To dla mieszkańców Rabki. Proszę państwa, to też reguluje ustawa, która dokładnie wskazuje po pierwsze kryterium dochodowe mieszkańców, a po drugie założenia są takie, że osoby, które chcą wynajmować takie mieszkanie, później móc je nawet dostać na własność, nie mogą mieć swojego własnego mieszkania gdzie indziej. Jedynie jest takie założenie, że mogą mieć gdzie indziej, ale przyjeżdżają do Rabki, tutaj pracują i takie jest uzasadnienie, że tu nie mają po prostu gdzie mieszkać i dlatego, tak więc osoby z zewnątrz mogą w tych mieszkaniach mieszkać, wynajmować je, ale pod warunkiem, że będą tutaj pracować, więc to jest jasno określone, to jest w założeniach w ustawie napisane jasno. Może ten wniosek ja źle podsumuję, ale w tym momencie wcale to nie przemawia do mnie i nie przekonała mnie pani ani pan burmistrz, że te mieszkania są faktycznie dla tych osób najniżej uposażonych z potrzebą. Nie są te mieszkania dla tych osób. Więc cały czas mam w głowie zapytanie i kieruję to dalej. Dla kogo są te mieszkania tak naprawdę? Dla kogo i dlaczego my w to wchodzimy? Te mieszkania są, tak jak to najczęściej używa się tego określenia, z myślą o ludziach młodych. Tych, którzy wielokrotnie nie mają stałej pracy, pracują, ale nie jest to praca umowa, którą mogą się wykazać na przykład przed bankiem na ileś tam lat i w tym momencie ci ludzie może za rok, może za dwa będą mieli taką możliwość, czy będą mieli taką umowę, ale dzisiaj jej na przykład nie mają. I z tą myślą między innymi
te mieszkania są budowane. Jak pan chce zatrzymać tych młodych w Rabce? Jakie pan chce zakłady pracy tu wybudować, żeby tu zostali, chcieli się osiedlić, pracować i kupić mieszkanie? Pani radna, ale gmina nie jest od budowania zakładów pracy. Nie, chcemy w miarę możliwości dać możliwość tym ludziom, żeby mogli tu mieszkać. Natomiast co do budowy zakładów pracy, no to nie jest to zadanie gminy. I jeszcze odnośnie lokalizacji, ostatnie zdanie. Tam w sąsiedztwie jest deweloper, który ma zamiar budować mieszkania. Wystąpił do nas o WZ-kę, więc też będzie cały kompleks osiedla, a nie ciężko. Bez czego? Dobrze, czy ktoś jeszcze w temacie jakieś pytanie ma? Przechodzimy do... Tak, tak, panie. Uzupełnienie, bo to nie jest tak, że jakbyśmy złapali pana Boga za nogi, przepraszam za ten kolokwializm, ale panie burmistrz, bodajże któryś z sygnatariuszy, że tak powiem, tego porozumienia się wycofał, czy nie podjął w ogóle akcesu. Mówię tutaj, mam tutaj na myśli Bochnię, no więc też nie jest tak do końca. Dziękuję panie radny. Przystępujemy do głosowania. To jest w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021. Pan Marek Ciepliński. Przeciw. Pani Małgorzata Choim. Pani Małgorzata. Nie ma. To jeszcze wrócimy. Pani Katarzyna Karkula. Pani Aleksandra Koper. Jestem przeciw. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem przeciw. Pan Jan Kwatyra. Jestem przeciw. Pan Jacek Latawiec. Jestem za. Pani Dorota Majerczyk. Za. Pan Piotr Ptak. Wstrzymuję się. Pan Paweł Rogowiec. Jestem przeciw. Pan Robert Skipiała. Za. Pan Michał Skowron. Panie Michale. Jest pan? Pojechał już. Jest. Pani Józefa Śmietana. Jestem za. Pan Rafał Wójtowicz. Jestem za. Pan Piotr Żółtek. Jest za. Pan Pan Michał traci zasięg. Ja słyszę wszystko, co mówicie, a nie mam połączenia głosowego. Panie Michale, jak pan głosuje? Dziękuję. Do pani Małgorzaty Choim wracam. Jest pani? Nie ma. Czyli kończymy głosowanie. Pani burmistrz, ja mam takie pytanie. Szkoda, z jakiej to ustawy pan mecenas, bo jasne złożył pan, z jakiej ustawy pan mecenas korzystał z takiego przepisu, że można telefonicznie ktoś z nim zrobić? Chciałbym postawić na pismo. I ktoś jest gościem i ja złożył z tej sprawy, chciałbym pisemną odpowiedź. Z jakiej ustawy jest, z jakiego przepisu? Wyniki głosowania podaję. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, 7 głosów za, 6 przeciw, 1 wstrzymujący się. Ustawa przechodzi do realizacji. Uchwała, przepraszam bardzo, do realizacji. Przechodzimy do podpunktu trzeciego w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka Zdrój. Projekt uchwały 75. Pani skarbnik. Szanowni radni, projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej. Skoro zmieniamy budżet i zmienia się wynik budżetu, bo zwiększył się deficyt o 120 tysięcy, zgodnie z ustawą o finansach publicznych musi być również zmiana wieloletniej prognozy finansowej. Dlatego został przygotowany ten projekt. W załączniku numer 1 jest uszczegółowienie wszystkich danych zgodnie z budżetem. Natomiast w załączniku numer 2 wprowadzamy nowe przedsięwzięcie, które tu już było omawiane. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Rabka Zdrój. Termin realizacji przedsięwzięcia 2021-2022. Łączne nakłady 6 milionów złotych, w tym planowane dofinansowanie 4 miliony 200, wkład własny 1 800 000. Zmieniamy również limit zobowiązań i wydatków na przedsięwzięciu opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej
numer 1668 K w miejscowości Rabka Zdrój, ulica Kilińskiego, wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych. Zmiana ta polega na tym, że wydłużamy czas realizacji inwestycji do 2022 roku. Planujemy limit wydatków w 2022 roku w kwocie 57 401,52 zł. Zmiana ta wynika z otrzymanego pisma ze Starostwa Powiatu Nowotarskiego, że nie są w stanie tej dokumentacji wykonać w tym roku, dlatego proszą o aneksowanie tej umowy i zaplanowanie wydatków w 2022 roku. Dziękuję. No, dziękuję bardzo. Czy ktoś chce zabrać głos? Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka Zdrój. Projekt uchwały numer 75. Pan Marek Ciepliński. Przeciw. Pani Małgorzata Hoi. Nie ma pani Katarzyna Karkula. Pani Aleksandra Koper. Jestem przeciw. Pan Dariusz Krzysztof. Pan Jan Kwatyra. Przeciw. Pan Jacek Latawiec. Jestem za. Pani Dorota Majewiczyk. Jestem za. Pan Piotr Ptak. Pan Paweł Rogowiec. Jestem przeciw. Pan Robert Skipiała. Za. Pan Michał Skowron. Jestem za. Pani Józefa Śmietana. Jestem za. Pan Rafał Wójtowicz. Za. Pan Rafał Wójtowicz. Nieobecny. Pan Piotr Żółtek, jestem za. Sześć. Mhm, oczywiście. Teraz nie głosowała. Pani Małgorzata Chuj mnie głosowała. Teraz i wcześniej. Tak. Dlaczego? 14 osób głosowało, tak? Nie. 14, tak. 7, 6, 1. 7, 6 plus 1. To jest 7, 13, 14, tak? No. Tak. Bo nie głosowała pani Małgorzata. 7 głosów za, 6 przeciw. No. Teraz mamy tak. 6 głosów za, 6 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się. I ustawa uchwała. Czy równowadze głosów nie jest? Nie przechodzi uchwała. Skończyliśmy głosowanie. Głos... No trudno. Ja nie głosuję. Ale chcę pani zwrócić do lewej. Ja nie mówię do pani, ja mówię do pani. Ja słyszę, co pani mówi. No to ja nie posłuchuję, co pani mówi. Czyli tak, nie przechodzi uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy. Nie przechodzi? Jest 6. No bo teraz wie pan, pani przewodnicząca, tak? Będzie trochę, no jest taka sytuacja, że przeszła uchwała numer ta wcześniej o przystąpieniu w sprawie zatwierdzenia wniosku ta wcześniej. Do złożenia wniosku o dofinansowanie i przyjęcie do realizacji przedsięwzięcia poprawa efektywności energetycznej. Chcąc złożyć ten wniosek, to też musi być wieloletniej prognozie finansowej, a wieloletnia prognoza finansowa nie przechodzi, więc nie wiem, co tak jest. No tylko tak chciałam powiedzieć, żeby po prostu... No nie no. Tyle w temacie. Głosowanie odbyło się. Ci, którzy brali udział, zagłosowali. Ci, którzy nie brali udziału, nie zagłosowali. No i tyle w temacie. Pan również jeszcze prosił o głos. Szanowni radni, skoro jest taka decyzja, to my jako gmina z funduszy, z pieniędzy gmin uzdrowiskowych nie skorzystamy. Mówiąc krótko, nie ma opcji, że to 4 miliony, które moglibyśmy dostać jako gmina uzdrowiskowa, nie dostaniemy. Mówiąc inaczej. Czyli są dwie możliwości. Albo nie będziemy robili żadnych innych działań z tym związanych, to co tu zostało wcześniej zaproponowane. To jest jedna sprawa. Druga rzecz to jest taka, że jeżeli kiedykolwiek chcielibyśmy robić to z własnych środków, których jak państwo wiecie, mamy tyle, ile mamy. Czyli nie mamy za dużo, czyli pewnych rzeczy nie będziemy robić. No i tyle. Czyli to jest kwestia trwania samorządu,
no trudno, no, taka jest Państwa decyzja. Panie Przewodniczący, jeśli mogę zabrać głos. Panie Przewodniczący. Słyszę Pana. Słyszy mnie Pan? Witam serdecznie wszystkich Państwa radnych. Mam jedną uwagę, oczywiście zakończono głosowanie, ale zgodnie z paragrafem 41 naszego statutu w przypadku braku rozstrzygnięcia w głosowaniu reasumpcja może być przeprowadzona dwukrotnie i powtórzenie głosowania może się odbyć tylko do czasu zamknięcia sesji. W tym momencie zarządza to przewodniczący, prowadzący, więc jeśli jest taka możliwość dająca uprawnienie przewodniczącemu, żeby zrobić reasumpcję. Panie sekretarzu, w przypadku tej ostatniej uchwały. Na siłę nie będzie siedział, bo pan sobie jakiś paragraf znalazł, bo przechodzimy dalej. Panie szanowny radny, proszę nie komentować, przywołuję tylko zapis ze statutu. Dziwnym trafem, że pan przywołał nagle. Panie burmistrzu, bo też uważam, że tak troszeczkę nie fair jest stawianie jak gdyby w jednym głosowaniu dwóch rzeczy. Bo ja mogę mieć dwa różne zdania na, znaczy mogę w tej samej uchwale mieć różne, że tak powiem, zdanie. I ja nie mam możliwości w tym momencie, jeżeli Państwo mi przedstawiacie w całości coś, no to ja nie mam możliwości tutaj wyboru. Z jedną się nie zgadzam, z drugą na przykład chciałbym poprzeć. Więc uważam, że to nie jest tak do końca fair w stosunku, mówię, do nas. Panie burmistrzu, proszę. Panie radny, szanowni radni, myślę, że pani skarbnik może powiedzieć, że nie ma też takiej opcji, że pewne rzeczy wkładamy do budżetu, a pewnych nie. Bo jeżeli robimy zmiany, to musimy je włożyć wszystkie do budżetu. Tak, panie burmistrzu, tylko że w tym momencie no, musimy się liczyć z tym, co się w tej chwili na przykład, z czym mamy do czynienia w tej chwili. I mówię, szukanie w tym momencie jakiejś dechy ratunkowej w postaci, nie wiem, jakiejś reasumpcji i tak dalej, no, uważam, że sprawy można załatwić o wiele prościej, uczciwie i bardziej przejrzyście, żeby to. Pan burmistrz jeszcze proszę. Szanowni radni, proszę mi wierzyć, że te wszystkie rzeczy, o których tu mówimy, czy dodatkowe zadania, to tak samo dla pracowników urzędu to jest dodatkowa praca i oni tą pracę też wykonali. Przygotowali pewne rzeczy, pewne dokumenty. Staraliśmy się tam, gdzie to jest możliwe, naprawdę szukać tych środków i znaleźliśmy takie środki. I o tych środkach rozmawiamy i te środki chcemy wprowadzić do budżetu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że na wiele rzeczy nas jako gminę nie stać i naprawdę jedną z podstawowych rzeczy, którą robimy, to szukamy tych środków na zewnątrz. I między innymi, jak Państwo tu wiecie, bośmy mówili, ile do czego ewentualnie musielibyśmy wtedy przy tych zadaniach dołożyć. No i taką decyzję żeśmy podjęli. Przyszliśmy do Państwa z tym na sesję i przedstawiliśmy to Państwu. Są sprawy, z którymi faktycznie, tak jak to Pan Radny powiedział, nie wszyscy się zgadzają albo mają inne zdanie. Mają do tego prawo, pełne prawo i nikt im tego prawa nie odmawia. Natomiast no, my nie możemy robić tak, że pewne zadania wkładamy do budżetu, a pewnych nie wkładamy, czy nawet do WPF-u. Panie burmistrzu, natomiast tą rzecz można było załatwić naprawdę w troszeczkę inny sposób. Bo no nie wiem, któreś można było, że tak powiem, odroczyć w czasie. I że tak powiem, rozmawiamy na temat jednego w budżecie, za jakiś czas przechodzimy, pochylamy się nad następnym. Natomiast tu w tej chwili powstała taka sytuacja, że nam się zarzuca, że my nie jesteśmy za czymś. Nie jesteśmy za szlachetnymi jakimiś celami, za jakimiś ideami, że swoją decyzją na przykład, nie wiem, wycinamy szkoły i przedszkola. A tak nie jest. Bo ja naprawdę w tym momencie, przy takim postawieniu sprawy, ja czuję naprawdę wielki dyskomfort. Panie radny, termin, który jednej i drugiej sprawy, to są decyzje z lipca.
Natomiast jeżeli pytamy, do kiedy Rada powinna taką uchwałę podjąć, jak najbardziej powiem. Jeżeli chodzi o klimatyczne uzdrowiska, do ostatniego lipca, a jeżeli chodzi o SIM, do 2 sierpnia. No tak to wygląda. No więc tak to wygląda. Więc nie to, że myśmy to zblokowali, tylko jedna i druga sprawa to jest kwestia, że tak powiem, dosłownie kilku dni. Dosłownie. I stąd to decyzja. Dlatego też Państwo mówiliście, że chcieliście, jeżeli nie będzie takiej potrzeby w okresie wakacji, żeby nie zwoływać sesji, ale to są rzeczy, które no niezależnie od nas, myśmy dostali dokumenty i chcieliśmy się do tego jak najbardziej jako gmina przygotować. I to zrobiliśmy. Uważam, że to, co było po stronie urzędu, zostało przez pracowników przygotowane, przez panią skarbnik zostały te pieniądze też wskazane, pokazane gdzie i jak, zostały przeniesione tak samo w WPF-ie. Uważam, że to, co było po stronie urzędu, zostało przygotowane. Natomiast no, proszę wybaczyć, jeżeli zostanie to w takim kształcie, jak jest, no to nie dyskutujemy o niczym i nie mamy tych pieniędzy i koniec. No tyle z mojej strony. Chciałbym się zapytać, żebyśmy wrócili do sesji, a nie nagadywanie radni wychodzą z panią burmistrz. Ale nie ma. Panie przewodniczący. Tak czy tak, chciałem ogłosić przed tym 5 minut przerwy, to chciałem zrobić. Czy pan to samo robi, co pan, panie przewodniczący? Znaczy, pięć minut przerwy to jest 11:40. To jest po prostu wymuszanie na radnych, po prostu, żeby państwo dostali. To jest wymuszanie decyzji na radnych. Oczywiście, że tak. To, co w tej chwili pani czy robi. Przerwa. Pięknie. Nie mają prawa uczestniczyć w sesji, tym bardziej, że jest to środki zewnętrzne, które możemy pozyskać.
przerwie. No to jeszcze chcę powrócić do uchwały, która nie przeszła, czyli w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka-Zdrój. Nie będzie reasumpcji głosowania, ponieważ nie było tutaj żadnych wątpliwości co do osób, które głosowały, co również do podliczenia głosu, także uchwała numer 75 nie przechodzi. Przechodzimy do punktu trzeciego, interpretacje i wnioski radnych. Przepraszam bardzo. Tak, panie. Halo. Tak, panie Marku. Tak, przepraszam bardzo. Tak na chwilkę tylko odnośnie tego, co się tam wydarzyło. Proszę państwa, wiemy wszyscy, że budżet jest ruchomy. Wiemy, że WPF można zmieniać. Więc jeżeli wszyscy radni, większość radnych miała wątpliwości co do inwestowania tej dotacji, to bardzo bym prosił po prostu wypiąć tą dotację i nie będzie problemów, a nie oskarżać radnych, że my inwestycji nie chcemy i tak dalej, bo to nie jest na miejscu. Więc do pani burmistrz apeluję, żeby się powściągnęła z takimi uwagami, bo po pierwsze jest gościem tylko na sesji, a my radni... Panie Marku! Proszę mnie nie przerywać, proszę mnie przerywać, mam prawo głosu. Co jest? Komuna czy co? Ja tylko mówię, co myślę i mam takie prawo wyrazić zdanie. Więc apeluję do państwa, żeby tak zrobić, a do pani burmistrz, żeby powściągnęła się z takimi uwagami następnym razem. I pan, panie burmistrzu, powinien zwrócić zastępcy uwagę, gdzie jest miejsce, ponieważ my kontrolujemy. Tak, mądry jestem, słychać wszystko, proszę panią. Bardzo. Panie, no, panie Marku, to pan może. Panie Marku, proszę panie mnie Marku, nie obrażać. Panie Michale, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja też tutaj jestem za tym, żeby nie komentować no decyzji ani wypowiedzi radnych, ponieważ każdy ma prawo, ma do, prawo do tego i no jest, na tym polega demokracja, więc tutaj z panem Markiem się zgadzam. Nie komentujemy siebie nawzajem, każdy umie myśleć i postępuje zgodnie ze swoim wiedzą, sumieniem i dlatego dziękuję tutaj bardzo za te uwagi i przechodzimy do interpelacji i wniosków radnych. Dziękuję bardzo. To pan, proszę bardzo. Ja mam dwa takie do pana burmistrza w sprawie wykonania tej sprawy na Dobrocznej do Pocieszyń Wody, gdzie druga gmina. Tam zaraz nie tutaj jest, to za to było dociągów, na podobce to jest jedno. I drugie, z jakiej ustawy pan mecenas korzystał, z jakiego przepisu w sprawie tego dzwonienia na sesji telefonicznej, jak też był niezależny? Halo! Halo. Halo. Pana, panie Michale, pani, ale teraz pani Ola dostaje głos, także proszę czekać, dobrze? Nie słyszę, nie rozumiem. No to dobrze. Sandra, dziękuję, Koper. Panie Przewodniczący. Ja też chciałam złożyć zapytanie i wniosek do pana burmistrza na piśmie. To, co mówiłam wcześniej o po prostu wykazanie dowodów na te 3 miliony, że wpłynęły i mamy je, że tak powiem, ze środków z Krajowego Zasobu Nieruchomości. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, chciałabym się zapytać, bo do 31 lipca jest możliwość pozyskania pieniędzy, prawda? I jak gdyby wykazania na jakie cele te pieniążki pójdą i to też są środki zewnętrzne. Czy są już złożone jakiekolwiek wnioski ze strony pana burmistrza? A jeżeli są, to chciałabym zapytać w tym momencie, dlaczego wnioski są złożone, a nie przedstawione też radnym, bo później my znowu dostaniemy, że tak powiem, w budżecie zmiany, a nie wiemy o tych wnioskach. Chcielibyśmy wiedzieć wcześniej, zanim po prostu później będzie się wymagało od nas głosowania. Dziękuję. Jakie zadania są te wnioski złożone? Ja chciałem tylko zapytać się odnośnie tych terenów wokół basenu na Słoniu i Kamy. Czy jakieś rozmowy są prowadzone z Wodami Polskimi dotyczące dzierżawy tego terenu, bo mieszkańcy jednakże mocno naciskają, może nie naciskają, złe określenie, ale no chcą coś tam po prostu jeszcze zrobić. No, i dobrze by było, żeby ta sprawa jednak jakoś tak w takim trybie
może powiedzmy pilnym była jednak doszła do przodu. Bo jest pomysł na to, żeby po drugiej stronie tej tamy zrobić wojsko do piłki siatkowej. Jest zakupiona siatka, są zakupione Paweł, piłki. Paweł, są zakupione piłki. Tak. Że no, czekamy na jakiś ruch ze strony miasta, jeżeli można by było. Bo jest to naprawdę miejsce, które no często jest odwiedzane przez mieszkańców, którego często korzystają nie tylko sami mieszkańcy, ale też i osoby, które tam przychodzą, zatrzymują się i mogą odpocząć, czy to aktywnie, czy po prostu usiąść. I no to jest z mojej strony. Powiem tak, że odpowiedź z Wód Polskich dostaliśmy. Zaakceptowali, że możemy tamten teren jak najbardziej od nich wydzierżawić. Natomiast pierwsze to zgłoszenie, co było ze strony mieszkańców, no to tam była mowa między innymi o, żeby można było, żeby było coś w rodzaju i placu zabaw i jakiegoś miejsca takiego rekreacji jak najbardziej. No teraz co do piłki tej siatkowej, to słyszę pierwszy raz, ale myślę, że i to można uwzględnić jak najbardziej. No ja myślę, że tam po drugiej stronie jest sporo tego miejsca, żeby tam można było. Nie, bo oni kurze kupi. Dobrze. Żeby można było po drugiej stronie jednak zrobić, tam byłaby to naprawdę, byłoby takie miejsce dla mieszkańców tego osiedla, gdzie mogliby ten czas wolny spędzać, szczególnie w okresie wakacji. Jeszcze coś, Panie Pawle? Dziękuję bardzo. Pani Katarzyna ma jakieś wnioski? Pan Jan? To znaczy tak. Ja mam taki wniosek, tutaj jest właściwie wniosek mieszkańców, którzy się zwrócili do mnie, mieszkańców osiedla Chopina, aczkolwiek dotyczy dwóch osiedli, bo i Chopina i Orkana. Chodzi o zainstalowanie koszy na śmieci na tej ścieżce łączącej osiedle Chopina i osiedle Orkana. Jest to w sumie bardzo uczęszczany ciąg komunikacyjny zarówno przez mieszkańców Rabki, jak i przez turystów i śmieci, które tam zalegają, a jest ich cała masa, raczej nie stanowią jakiejś zbyt chlubnej wizytówki dla naszego miasta i gospodarzy. To jest jedno. Jakie właściwie pytanie mam do pana burmistrza. Jakie były kryteria przy, że tak powiem, wyznaczaniu ulic do łatania? Bo praktycznie w tym momencie no jedne drogi zostały załatane, inne nie zostały. Gdzieś jakaś jest mglista obietnica, że w przypadku jak będziemy mieć środki, no to wtedy podejmiemy się tego zadania. A ja może podam jako przykład ulicę Słowackiego, gdzie że tak powiem w przedstawianym tutaj materiale odnośnie to, cośmy znaczy sprawy, które zostały zrealizowane w tym roku, czy w zeszłym roku, ulica Słowackiego była podana jako załatana i że tam zostały wykonane wszelkie prace, co nie jest zgodne z prawdą, bo tam nie została żadna dziura załatana. I w dalszym ciągu ta ulica Słowackiego jest zostawiona tak, jak jest zostawiona, pozostałe ulice też. I podejrzewam, że w każdym osiedlu jest podobna sytuacja. I po prostu chciałem wiedzieć, no, jakie kryterium, na jakiej zasadzie wybierano tą czy inną drogę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze ma jakieś wnioski, zapytania? Nie ma więcej żadnych wniosków. Na tym wyczerpaliśmy porządek obrad. Zamykam. A pan burmistrz jeszcze? Zdanie. Proszę bardzo. Wszyscy mówimy, że nam zależy na Rabce. No pytanie, na jakiej Rabce? Bo ja powiem tak, nawet to, co pan Jan tu przed chwilą powiedział, łatanie dziur.
Najwyższa pora, żebyśmy te drogi faktycznie przeremontowali. Zostało tu zgłoszonych, to cośmy mówili, kilkanaście dróg właśnie z tą myślą, żeby nadrobić między innymi naprawdę wieloletnie zaległości. I to chcielibyśmy zrobić. Natomiast powiem tak, że rzadko mówię, co czuję, ale że pracę, którą wykonał urząd, pracownicy tu nasi, żebyśmy pozyskali te środki, osobiście uważam, że to zostało przekreślone i możemy tego już nie nadrobić. Przepraszam, panie przewodniczący. Ja tam zapytałam pana burmistrza o te złożenie wniosków do 31 lipca, na jakie zadania zostały złożone. Może mi pan odpowiedzieć? Ale ja nie panią pytam, pani burmistrz, naprawdę. I ja, panie przewodniczący, popieram tu wniosek kilku kolegów, którzy powiedzieli o zachowaniu pani burmistrz. To już nie jest pierwsza sesja i nie pierwsza komisja. I ja bardzo pana proszę, panie burmistrzu, to jest pana pracownik i proszę, że tak powiem, zwrócić uwagę pani burmistrz, jak powinna się zachowywać i pouczyć, jak się powinna zachowywać na sesji. Sesja to jest, że tak powiem, czas dla radnych. Państwo jesteście naszymi gośćmi, chętnie państwo tu gościmy, ale nie możemy sobie pozwolić na takie zachowanie, pani wiceburmistrz. Bardzo mi przykro, bo chcielibyśmy współpracować naprawdę, ale nie da się, po prostu się nie da. Bardzo dziękuję. Dziękuję. I proszę mnie. Dziękuję. Pani burmistrz, mogę ja? Bo jak nie poszło po pani myśli, to ale widać. Panie Darku, no, ale tutaj już widać jakieś zachowanie. Ale to nie. Panie Darku, dla wszystkich proszę, szanujmy się, nie komentujmy jedni drugich. Każdy z nas ma swoje zalety, swoje przywary. Będziemy się szanować, będzie lepsza atmosfera i więcej wtedy będziemy mogli wspólnie zrobić. To jest taka prośba do wszystkich. Bardzo, bardzo proszę. I atmosfera też jest ważna na sali obrad. To na pewno. Pan burmistrz jeszcze i będziemy zamykać. To, o co zapytała pani radna Ola Koper. Proszę im powiedzieć, czy którykolwiek z radnych, jak miał jakiekolwiek wątpliwości, czy pytanie, czy rzeczy, nie znalazłem dla niego czasu. Wszystkie te rzeczy uważam za bardzo ważne dla naszego miasta i te, o których państwo mówicie i te, nad którymi siedzą nasi pracownicy, uważam, że one są bardzo istotne i każdy, kto ma jakiekolwiek wątpliwości, bo tak jak przed radny Ptak i rozmawialiśmy i powiedział, mam takie wątpliwości, to jeszcze dodatkowo do tego gościa dzwoniłem, bo też chciałem te wątpliwości jego rozwiać. I proszę mi wierzyć, no dzisiaj to jesteśmy, pani pyta do 31. No do 31 mamy lipca czas, no ale co nam z czasu, jak my nie mamy uchwały? Ja nie, chyba się nie rozumiemy, panie burmistrzu, bo ja nie pytam o te dzisiejsze uchwały. Ja pytam o pieniążki i o wnioski o zadania, które pani tu między innymi na sesji powiedziała, że złożyliśmy wnioski na wodociągi, na kanalizację. Chciałabym zapytać konkretnie, na drogi, no właśnie, o to mi chodzi. O to mi chodzi, ale zaraz. Chwileczkę. Panie burmistrzu, inaczej. Może w ten sposób. My też traktujemy poważnie swoją pracę, staramy się pracować, ale proszę, jeżeli pan uważa, że myśmy powinni pana wysłuchiwać, panu, że tak powiem, popierać pana, zgoda, ale proszę też nas zrozumieć. Dyskusja polega na tym, że każdy ma prawo powiedzieć swoje wnioski, argumenty i szanujmy się nawzajem. My pana przyjmujemy do informacji pana, że tak powiem, decyzję, ale proszę też nie naciskać na nas i posłuchać naszego głosu. Dlaczego tak postanowiliśmy? Dlaczego to żeśmy zrobili? Pan burmistrz i naprawdę będziemy już kończyć. Pani radna, naprawdę ile potrzeba czasu i ktokolwiek z państwa coś pyta, naprawdę staram się na to odpowiedzieć, staram się wasze obawy i wątpliwości rozwiać. Wiele razy mówiliśmy o tym, bo i pani też o tym mówiła, że zagłosujecie, a później mieszkańcy mają do was pretensje. Mają do was pretensje, do mnie mają pretensje, jak najbardziej o różne rzeczy. Natomiast myślę i chciałbym to, co powiedziałem na początku, teraz na koniec. Myślę, że mówimy o Rawce jako czymś, jako dobro wspólne. I jeżeli nie będziemy patrzyli naprawdę na to za ileś lat do przodu, to niestety to
źle to wróży. No tak tyle mogę powiedzieć. No, według mnie. Panie burmistrzu, patrzymy do przodu, ale patrzymy na dzień dzisiejszy tak samo, bo są potrzeby, które można, że tak powiem, realizować również na dzień dobry, na dzisiaj. Dlatego tak jak mówię, szanujmy się nawzajem. Szanujmy się naprawdę nawzajem. Dziękuję. I właśnie tym akcentem chciałem zakończyć tę sesję. Szanujmy się nawzajem. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 38. sesję 8. kadencji Rady Miejskiej w Radce Zdroju. Dziękuję Państwu za udział. Przepraszam, czy ja mogłabym coś powiedzieć?